Pośród pustkowi syberyjskiego wybrzeża czai się duch. W legendach występował jako Amba, Bóg i diabeł zarazem. Dziś znamy go jako tygrysa syberyjskiego. Tygrys zawsze mocno działał nam na wyobraźnię. Stał się symbolem siły, potęgi i piękna. Ale mimo groźnej reputacji, tygrysy syberyjskie znalazły się na krawędzi wymarcia. Na wolności żyje obecnie mniej niż 400 tych wielkich kotów. Badacze korzystają dziś z osiągnięć techniki, by ocalić najdziksze istoty na Ziemi. Rosyjsko-amerykański zespół naukowców stara się lepiej zrozumieć te zwierzęta. Ich wysiłki mogą być dla tygrysów ostatnią deską ratunku. Ocalenie tygrysów to także ratunek dla wszystkiego, co istnieje w ich cieniu. Tygrysy z syberyjskiej tajgi. Zimy we wschodniej Syberii są długie i surowe. Lodowate powietrze z serca kontynentu skuwa całą krainę lodem i śniegiem. Dopiero późną wiosną tropikalne powietrze z nadmorza japońskiego przynosi ocieplenie. Mroźną zimę zastępuje sielskie lato. Przyroda odżywa. Znaczną część regionu porasta tajga, rozległe połacie dziewiczego lasu. To największy pierwotny las świata, ostatni przyczółek tygrysów syberyjskich. Zwierzęta te, ważące do 350 kg, są największymi kotami na świecie, blisko dwukrotnie większymi od dorosłego lwa. Urodzone wśród śniegów i lodów mogą mknąć przez las z prędkością 80 km na godzinę. Od tysięcy lat bytują na tym pustkowiu, polegając na instynkcie i doprowadzonych do perfekcji odruchach. Niegdyś obszary między wschodnią Rosją a Koreą Południową przemierzały tysiące tych zwierząt. Jednak kłusownictwo i niszczenie środowiska zebrały żniwo. Dziś na wolności żyje mniej niż 400 tygrysów syberyjskich. I to niemal wyłącznie w wąskim paśmie górskim na wybrzeżu Syberii. Rezerwat biosfery Sichote-Alin leży w sercu Królestwa Tygrysów. To największy rezerwat przyrody we wschodniej Rosji. Ponad 300 tysięcy hektarów zalesionych gór, krystalicznych rzek i niezmienionego wybrzeża. Na skraju polany pasą się sarny. Nie tracą czujności. Wiedzą, że gdzieś w głębi lasu czai się bezszelestny drapieżca. Tygrysica ruszyła na łowy.
Dziś już nic nie upoluje, ale musi się śpieszyć, bo odpowiada nie tylko za siebie. Półroczna tygrysiczka nosi imię Larysa. Jej matka to Katia. Obie są objęte programem badawczym nad sekretnym życiem tygrysów syberyjskich. Linda Kerley i John Goodrich są małżeństwem badaczy koordynującym pracę projektu Tygrysa Syberyjskiego, rosyjsko-amerykańskiego programu prowadzonego przez Hornocker Wildlife Institute. Mieszczący się na Uniwersytecie Idaho ośrodek bada zagrożone wymarciem zwierzęta z całego świata. Dla Johna i Lindy, badających tygrysy pośród syberyjskiej głuszy, była to życiowa okazja. Samo istnienie pomarańczowego ssaka w czarne prążki jest zaskakujące. Są naprawdę piękne. Rzadko dają się dostrzec, ale ich widok to dla nas najwspanialsza nagroda. Mamy niezwykłą szansę ocalenia tygrysów. Wspaniale jest brać udział w takich pracach. Kocham las, kocham przyrodę. Im jest dziksza, tym lepiej. Jednym z moich ulubionych miejsc na całym świecie jest plaża Juan Tamina, gdzie łatwiej o tropy tygrysa niż o ślady ludzkich stóp. Gdy idę z plecakiem w las, a wychodzimy na cały tydzień, nie czuję się jak w pracy, tylko jak na wakacjach. Lubię badania terenowe, bo mogę obserwować interakcje osobników w obrębie jednego gatunku. Patrzę, jak żyją, czym żyją. Lubię to oglądać na własne oczy. John i Linda rzadko widują badane zwierzęta. Tygrysy są bardzo skryte, nie można po prostu usiąść i na nie patrzeć. By uzyskać odpowiedzi na pytania najważniejsze dla ich przetrwania, posługujemy się techniką radiotelemetrii. Radiotelemetria pozwala przeniknąć tajemnice tygrysów. Naukowcy mogą dziś ustalić ich rewiry, obyczaje żywieniowe i strukturę społeczną. Kawałek po kawałku odsłania się obraz tygrysiej społeczności. Najpierw trzeba założyć tygrysowi nadajnik. By schwytać nowego tygrysa, naukowcy zakładają pułapki z grubych kabli. Rozstawiają je wzdłuż szlaków uczęszczanych przez dorosłe osobniki. Kable są idealne do tego celu. Pozwalają schwytać zwierzę, nie krzywdząc go przy tym. Pętla leży na sprężynie. Tygrys staje na zapadkę i jest po trzasku. Kabel zostanie przywiązany do drzewa, a całość przykryta. Badacze rozstawili kilka pułapek. Będą je codziennie sprawdzać. Teraz trzeba czekać. Może nawet kilka tygodni. Do zespołu dołączył rosyjski biolog Igor Nikołajewicz. Chyba nikt nie zna tygrysów syberyjskich tak dobrze jak on. Bada je od ponad 30 lat. Badacze mieli szczęście. W kilka dni po zastawieniu pułapek złapał się tygrys. Najbardziej martwimy się o bezpieczeństwo zwierząt. Czy nic im się nie stało? Czy są bardzo zdenerwowane? Zatrzymaliśmy się w odległości 50 metrów. Załadowaliśmy strzałki. I powoli podeszliśmy. To najbardziej niebezpieczny etap, bo nigdy nie wiadomo, czy tygrys jest naprawdę unieruchomiony.
To niebezpieczne. Nigdy nie widziałem aż tak rozdrażnionego tygrysa. Złapała się za palec, uważaj. Widzę. Wycofujemy się. Po strzale trzeba odczekać, aż środek usypiający zacznie działać. Gdy zwierzę się uspokoi, można posłać drugą strzałkę, jeśli jedna nie wystarczyła. Nawet jeśli tygrys nie jest rozdrażniony, unikamy kontaktu wzrokowego i nie podchodzimy zbyt blisko. Nie chcemy, by uznał to za prowokację. Tygrysica jest cała i zdrowa. Trzeba działać szybko, zanim środki przestaną działać. U uśpionego tygrysa zanika odruch mrugania, dlatego trzeba nawilżać oczy i osłonić je przed światłem. Zawsze staramy się założyć nadajnik jak najszybciej. Nowy osobnik w programie to kolejne dane o zachowaniach tygrysów. Jaka częstotliwość? 34. Kolczyki w uszach pozwolą zidentyfikować tygrysa, gdyby obroża z nadajnikiem spadła. Robimy pomiary ciała. Dają nam dużo informacji o ogólnym stanie, tempie wzrostu i zróżnicowaniu między samcami a samicami. Mierzymy łapy, zwłaszcza szerokość poduszeczki, bo mierzymy też tropy. Dzięki temu możemy zidentyfikować osobnika po śladach. Grube poduszeczki na łapach pozwalają szybko poruszać się po śniegu i lodzie. Chowane pazury nie tracą ostrości niezbędnej do chwytania zdobyczy. Poruszyła głową. Już się wybudza. Środek odurzający przestaje działać. Pora kończyć pomiary i zbierać się do odwrotu. Założyliśmy nadajniki 9 tygrysom. To tylko ułamek populacji tygrysów syberyjskich. Ale gromadzone w ten sposób dane są tak cenne, że nasza ingerencja w życie tej dziewiątki jest w pełni uzasadniona. Tygrysy nie są tu same. Miasteczko Terney leży na skraju rezerwatu. Jego mieszkańcy od pokoleń żyją w sąsiedztwie tygrysów. Choć tygrysy syberyjskie nie mają opinii ludojadów, lepiej mieć się na baczności. Bydło na noc wraca do obory, a obejścia strzegą psy. Zdarzało się, że chore lub ranne tygrysy zapuszczały się w ludzkie strony w poszukiwaniu łatwego łupu. Jednak na ogół nie opuszczają lasu.
doskonale wtapiają się w jego krajobraz. Życiem we wschodniej Syberii rządzi przyroda. W ciągu kilku minut z leniwie opadających płatków śniegu może powstać prawdziwa śnieżyca. Tygrys syberyjski bez wątpienia był we wschodniej Syberii drapieżnikiem numer jeden. Przez wieki bytował w bezpiecznym odosobnieniu. Te dni jednak minęły. W głąb dziewiczych lasów wdarła się cywilizacja. Tygrysie terytorium kurczy się wskutek wyrębu drzew, a pozostawione przez drwali drogi są zaproszeniem dla pędzących samochodów i kłusowników. Katia i Larysa dobrze znają to zagrożenie. Ich terytorium przecina najruchliwsza droga w regionie. W trakcie polowania muszą ją wielokrotnie przekraczać. John i Linda martwią się o Katię. Mówią, że jest zbyt śmiała, za bardzo zbliża się do drogi. Inne tygrysy są bardziej nieufne. 11 centymetrów. Szedł drogą, pewnie przejeżdżał samochód, więc wbiegł po zboczu i ukrył się za drzewem. Widać ślady przednich łap. Tylne były tu, a ogon tu. Ukrył się przed samochodem, a gdy przejechał, wrócił na drogę i poszedł dalej. Niebezpieczeństwa motoryzacji są dla tygrysów trudne do pojęcia. Ich pierwsze spotkanie z samochodem lub kłusownikiem często bywa ostatnim. Tego tygrysa zabito w pobliżu drogi. Kłusownicy obdarli go ze skóry, ale kości zostawili, zapewne nieświadomi ich wartości. Sam szkielet jest wart więcej niż roczny dochód miejscowej rodziny. To ogromna pokusa dla ludzi żyjących w nędzy. Kości tygrysów są wysoko cenione przez medycynę azjatycką ze względu na rzekome właściwości lecznicze. To przeświadczenie doprowadziło tygrysy na krawędź zagłady. Aby zwalczyć nielegalny handel, w całym regionie wprowadzono patrole. Na drogach rozstawiono punkty kontrolne. Anatolij Astowia, dyrektor rezerwatu biosfery Sihoty Alin, towarzyszy swoim ludziom podczas patrolu. Blokady dróg i sprawdzanie pojazdów to dobra metoda walki z kłusownictwem. Jeśli znajdziemy kłusownika, konfiskujemy łup i broń. Patrole też są skuteczne, bo ogłaszamy, że zamierzamy kontrolować drogi. Dlatego wielu kłusowników w ogóle rezygnuje z przyjazdu. Oczywiście w rezerwacie wciąż są kłusownicy, ale nie tak liczni jak dawniej. Ale to nie jest typowa praca. Nasi ludzie pracują w 24-godzinnych zmianach. To trudne i wyczerpujące zajęcie. Rezultaty już widać. Kłusownictwo w rezerwacie spadło o 40%. Ale nie można tracić czujności.
Dopóki istnieje popyt na kości tygrysów, kłusownictwo pozostanie poważnym zagrożeniem. John, Linda i Kola Rybin jadą na terytorium Katy. Gdy znajdą jej tropy, spędzą wiele dni śledząc jej ruchy. Przez kilka dni ich bazą będzie ta szopa. Jutro o świcie wyruszą, by szukać śladów Katy. Dzięki radiotelemetrii wiemy, gdzie tygrys był ostatnio, ale potem musimy prześledzić jego poczynania na podstawie tropów i wszelkich pozostawionych śladów. Biolog w terenie, zwłaszcza badacz tygrysów, jest trochę jak detektyw. Jest krew. Zapewne łosia albo jelenia dybowskiego. Tygrysy syberyjskie polują głównie na dzikie jelenie i łosie. Często przeciągają zdobycz kawałek dalej, zwykle w gęste zarośla. Chcemy stwierdzić, ile jedzą tygrysy, gdy nie są niepokojone przez ludzi, a ile, gdy ktoś im przeszkodzi. Zjadł jakieś 60%. Zwykle zjadają wszystko. Zostawiają tylko dolne części nóg i szczątki łba, ogryzione tak dokładnie, że widać tylko szczękę i trochę pokruszonych kości. Tej zdobyczy nie dojadł, bo zabił ją bardzo blisko drogi. Jesteśmy jakieś 150 metrów od niej. Ruch na drodze go spłoszył, więc zostawił sporo mięsa. Tygrysy polują z zasadzki. Podkradają się blisko i skaczą na zwierzynę. Jeśli ją dopadną, niemal zawsze zabijają. Tygrys musi zjeść 5 do 7 kg mięsa dziennie. Poluje od zmierzchu do świtu. Ostry wzrok, potężne kły, ostre pazury i ciało masywne niczym taran pozwalają mu powalić zdobycz znacznie większą od siebie. Katya z łatwością upoluje 250-kilogramowego odyńca. Śmierć zadaje głównie zębami. Oba dolne kły są ułamane przy dziąsłach. Katya jest jednak stara. Zdjęcia zębów pozwalają w przybliżeniu określić wiek tygrysa. Gdy tropię tygrysa, widzę wyraźnie, co robił. Do tego stopnia, że czasem robi mi się gorąco. Nie mówiąc o tym, że tygrys może być tuż obok i można go spotkać oko w oko. Fascynująca praca. Badacze znaleźli świeże tropy w głębi terytorium Katy. 9 centymetrów to chyba Katya. Pomiary potwierdzają, że to ona. Te są małe. Znacznie mniejszy trop dowodzi, że Katya wędruje ze swoją półroczną córką Larysą. Sierść tygrysa.
Może znajdzie się jeszcze coś. John i Linda śledzą Katię od 3 lat. Jest ich ulubienicą. To musiało być spore zwierzę. Badacze mieli szczęście obserwować Katię i Larysę w trakcie zabawy. Oczywiście zabawę inicjowała córka, ale z zaskoczeniem widziałem, że Katia też to robiła. Byliśmy zdumieni, że matka jest tak skłonna do zabawy. Te obserwacje pomogą zrozumieć, jak tygrysice wychowują swoje młode. Większość umiejętności społecznych tygrysy nabywają właśnie przy matce. Resztę życia spędzają raczej samotnie, a nie w towarzystwie innych tygrysów. Larysa jest dość duża, by korzystać z matczynych łupów, ale za mała, by polować. Zostanie przy matce jeszcze przynajmniej przez rok, nim będzie mogła się usamodzielnić. Katia, zanim została matką, najpierw wytyczyła własne terytorium i spędziła trochę czasu ze swoim partnerem. Samce przebywają z samicami nie tylko w celach rozrodczych. Czasami dzielą się zdobyczą. Zapewne takie związki służą lepszemu poznaniu się partnerów, nim zdecydują się na wspólne potomstwo. Katia regularnie przemierza blisko 700 km kwadratowych. Jej rewir obejmuje skute lodem jeziora i urwiste wybrzeże. Samica wytycza swoje terytorium, kierując się dostępnością zwierzyny, jeleni, dzików i łosi. Terytorium samca pokrywa się z terenami jednej lub kilku samic. Ze wszystkich podgatunków tygrysa, tygrysy syberyjskie mają największe terytoria. Rewir jednego samca może obejmować 1500 km2. To niezwykłe, że są zdolne patrolować taki teren i odpędzać inne osobniki. Zaskakujący jest sam fakt, że są zwierzętami terytorialnymi. Tygrysy często wkraczają na cudze terytoria. Czasem dochodzi do naprawdę agresywnych starć. Katia spostrzega intruza. To nieznany jej tygrys. Krótkie starcie to przede wszystkim demonstrowanie dominacji. Żadna ze stron nie odniosła obrażeń. Katia miała szczęście. Takie spotkania bywają śmiertelne. Larysa, nieświadoma zagrożenia, jest jak zawsze w nastroju do zabawy. Porozumiewanie się tygrysów to kolejny obszar zainteresowań Johna i Lindy. Zwierzęta żyjące samotnie rzadko się porozumiewają, ale gdy już dochodzi do kontaktu, jest on naprawdę ważny. Tygrysy przekazują sobie informacje za pośrednictwem znaków zapachowych, spryskują moczem drzewa, nawet bardzo często. To fragment ich codziennej aktywności. Oto tradycyjny tygrysi podpis. Nasz tygrys Aleksiej szedł drogą, podszedł do drzewa, odwrócił się tyłem i spryskał je moczem. Widać ciemną plamę. Potem podrapał korę, objął pień i otarł się o niego pyskiem. Katia stosuje znaki zapachowe, by zawiadomić o swej obecności i zaznaczyć granice terytorium. Po zapachu inny tygrys może określić jej wiek, płeć i tożsamość. Dla samca jest to też informacja, czy jest gotowa do rozrodu.
Duży samiec reaguje na podpis zostawiony przez Katię. Takie zachowanie objawia się w miejscach, gdzie inny tygrys zostawił swój zapach. Grymas sprawia, że zapach dociera do narządów węchu położonych w głębi pyska. Dla Katii drapanie drzew może być po prostu rozrywką, ale gruczoły na łapach przy okazji zostawiają na korze jej zapach. Nawet czułości wymieniane z córką są w części uwarunkowane zmysłem węchu. Ocierając się o siebie, wymieniają się zapachem, co wzmacnia i podtrzymuje ich więź. Mamy rzadką okazję podejrzeć życie rodzinne tygrysów. Pora ruszać dalej, ale John i Linda wrócą jeszcze do Katii i będą dalej szukać sposobów na ocalenie tygrysów. Dziś naukowcy próbują schwytać tygrysicę zwaną Nataszą. W jej nadajniku trzeba wymienić baterię. Jeśli się nie uda, cenny obiekt badań zostanie stracony na zawsze. Do zespołu dołącza biolog Bart Schleyer. Przed akcją jestem strasznie spięty. Chyba tak jak wszyscy. Po starcie helikoptera napięcie wcale nie spada. Ale jesteśmy tak skupieni, że strach znika. Najpierw lecimy nad terytorium danego osobnika i szukamy sygnału. Gdy go znajdziemy, musimy jak najszybciej namierzyć zwierzę. Wszyscy na pokładzie go wypatrują. Osoba, która dostrzeże tygrysa, musi natychmiast powiadomić pilotów, bo to przede wszystkim oni muszą go widzieć, żeby móc za nim lecieć. Oczywiście istnieje ryzyko, bo lecimy tuż nad czubkami drzew. Z powietrza cel jest bardzo mały, zwłaszcza, że widzimy zwierzę z góry. A ponieważ tygrys przemieszcza się między drzewami, jest bardzo niewiele czasu na strzał. Dogodny moment jest bardzo krótki. Najlepiej, jeśli tygrys się zatrzyma. Strzałka nie leci jak pocisk. Na jej tor lotu wpływa grawitacja i cień aerodynamiczny. Leci trochę jak strzała z łuku. Tym razem było trochę trudniej, bo Natasza skryła się w korycie rzeki, gdzie drzewa są naprawdę wysokie, więc nie mogliśmy się dostatecznie zbliżyć. Tygrysy nie boją się śmigłowca, potwora, który śledzi je z nieba. Nie boją się, tylko są na niego wściekłe. Gdyby mogły, chętnie ściągnęłyby go na ziemię.
Po strzale musimy odczekać jakieś 5 do 10 minut, żeby ketamina zaczęła działać. Przede wszystkim zwierzę musi zasnąć. Potem trzeba jak najszybciej dostać się na dół. Od tej chwili liczy się każda minuta. Zawsze chciałoby się dotrzeć do zwierzęcia jak najszybciej, żeby upewnić się, że oddycha. Z drugiej strony tygrys nie jest w żaden sposób spętany, więc istnieje ryzyko ataku. Monitorujemy jej oddech. Trzeba sprawdzić puls. Głowa trochę do tyłu. Poza tym kłem zęby są w porządku. Na dole nie ma obu. Próbki krwi i tkanek są bardzo ważne, bo robimy analizę genetyczną. Sprawdzamy, jak dalece tygrysy syberyjskie różnią się od pozostałych podgatunków. Trzeba zmienić nadajnik. Dlatego tak bardzo zależało nam na jej schwytaniu. Ale na pierwszym miejscu zawsze jest bezpieczeństwo zwierząt. Na którą dziurkę? Na trzecią. Zdarzało nam się nawet na czwartą. Trzeba zrobić zdjęcia zębów. Określamy wiek tygrysów po stopniu zużycia zębów. Mając fotografię, możemy porównywać wszystkie badane osobniki. Odchyl trochę wargę. Przed odlotem wolimy się upewnić, że zwierzę się wybudza. Gdy zaczyna ruszać głową, wiemy, że mamy jeszcze 10-15 minut, nim zdoła wstać. Podnosi się. Zbierajmy się. Nadajniki są niezwykle ważne, bo tygrysy są bardzo skryte. Nie można po prostu usiąść i je obserwować. Tygrysów prawie się nie widuje. Dzięki tym danym będzie można opracować plan ochrony tygrysów i ocalić cały gatunek. Gdy zaczynaliśmy w 1992 roku, naszym celem było nie tylko naukowe badanie tygrysów, ale też stworzenie kompletnej bazy danych przed wdrożeniem planu ochrony tygrysów syberyjskich. Dyrektor programu Dale Miguel informuje Johna i Lindę o postępie prac. Tereny chronione będą się ciągnąć od północnego krańca zasięgu tygrysów aż po kraniec południowy. To śmiały plan. Połączenie parków narodowych i rezerwatów we wspólny korytarz dający tygrysom i ich zwierzynie łownej całkowite bezpieczeństwo.
Tygrysy syberyjskie potrzebują ogromnych przestrzeni. Nie można oddać im we władanie takich połaci ziemi. Tygrysy i ludzie muszą żyć obok siebie. Ochrona tygrysów to nie tylko wytyczanie terenów, ale też szukanie sposobów na harmonijne współistnienie tygrysów i ludzi. Oznacza to takie korzystanie z zasobów naturalnych, by ich przy tym nie niszczyć. Dale pracuje z członkami miejscowej społeczności, by wprowadzić ochronę tygrysów na poziomie lokalnym. Przetrwanie tygrysów i ochrona środowiska w ogóle są ściśle powiązane z dobrobytem ludzi. Jeśli mieszkańcy żyją w godnych warunkach, nie muszą eksploatować lasów w takim stopniu, jak wówczas, gdy cierpią nędzę. Ochrona tygrysów powiedzie się tylko wtedy, gdy mieszkańcy regionu uznają je za istoty warte ochrony. We wschodniej Syberii jest późna jesień, pora zmian. Minął rok, odkąd badacze pierwszy raz zobaczyli Katię i Larysę na wolności. Larysa jest już dorosła. Została blisko domu, przejmując część terytorium Katii. Podobnie jak matka, Larysa oznakowała swój rewir. Znalazła nawet partnera, wyposażonego w nadajnik samca zwanego Żenia. Tygrysy mogą żyć w dżungli, na mokradłach, w lasach borealnych. Najważniejsze jest to, by miały dość zdobyczy. Dlatego ratowanie tygrysów tak naprawdę oznacza ratowanie środowiska zwierząt kopytnych, którymi tygrysy się żywią. Dziki stanowią połowę jadłospisu tygrysów. Żywią się nasionami sosny koreańskiej, których nie brakuje w gęstych lasach sosnowych rezerwatu Sihote Alini. Sosna koreańska jest jednak bardzo ceniona ze względu na drewno. W tajdze wycięto znaczną liczbę tych drzew, a choć teraz są pod ochroną, ich nielegalna wycinka trwa nadal. Dale i rosyjski biolog Sasha Myslinkov próbują ustalić, czego potrzeba do przetrwania zwierzętom stanowiącym cel tygrysich polowań. Aby zrozumieć ekologię tygrysów, trzeba znać powiązania między tygrysami a innymi mieszkańcami lasu. Jeleniami, łosiami, dzikami i niedźwiedziami. Musimy zrozumieć cały system współzależności. Biolodzy z Hornocker Wildlife Institute chcą mieć kompletny obraz ekologii tygrysa. Na dłuższą metę przetrwanie dzikich tygrysów syberyjskich jest uzależnione od przetrwania niezliczonych roślin i zwierząt. Partner Larysy, Żenia, spędził w tej okolicy ostatnie 3 dni. Ruszył dalej dopiero dzisiaj rano. Linda i Kola zamierzają zbadać, co po sobie zostawił. Patrz, jak daleko go ciągnął. Tygrysy zwykle nie ciągną zdobyczy tak daleko. Chyba że coś je zaniepokoi. Badacze spodziewali się znaleźć resztki tygrysiego posiłku. Nie byli przygotowani na to, co ujrzeli. Tygrys. Spodziewaliśmy się znaleźć łosia albo dzika, typowy tygrysi posiłek. Przeżyliśmy prawdziwy szok, gdy spostrzegliśmy tygrysie łapy.
8 сантиметров. 8 сантиметров. 8 сантиметров. Młody. Да. 8 сантиметров, this is a cub. 7.5 centimeters, this is a young. Это очень молодой. Nie знаю, to. Badacze muszą ustalić tożsamość tygrysa i stwierdzić, jak zginął. Linda boi się, że martwym tygrysem jest Larysa. Na nosie krew, jakby wracała z polowania. Złamana kość, złamane żebro. Pazury stępione, połamane, ale nie krwawią. Pazury ma czarne i wyszczerbione, jakby ciągnięto ją po asfalcie. Linda i Cola są zdezorientowani. Złamane żebra, wyrwane kawałki ciała, smoła na sierści. Nie tak wygląda ofiara tygrysa. Podejrzewam, że to 20-miesięczna córka Katy, która kilka miesięcy temu usamodzielniła się. Trochę to dziwne, bo wiemy, że ostatnio trzymała się z żenią. Dzielili się zdobyczą i podejrzewamy, że się parzyli. Nie jestem pewna, co się stało, ale musimy przeszukać okolice. Może znajdziemy inne kości albo jakieś ślady, żeby to wszystko poskładać. Dzień w dzień pracujemy z tymi zwierzętami. Obserwujemy je tak długo, że stały się dla nas częścią rodziny. Chociaż rzadko je widujemy, wiemy o nich wiele. Każdy z nich jest dla nas odrębną istotą. Każdą śmierć przeżywamy bardzo osobiście. Martwa samica to istotnie Larysa, jedyna córka Katy. Młoda tygrysica, którą John i Linda znali tak dobrze, nie żyje. Wiemy dokładnie, kiedy została poczęta, kiedy się urodziła. I choć nigdy nie założyliśmy jej nadajnika, obserwowaliśmy ją przez cały czas, gdy wędrowała z Katią. Potem tropiliśmy ją na śniegu. Jej śmierć to dla nas utrata wielu danych. Ślady prowadzą na drogę. Ustaliliśmy, że potrącił ją samochód. Duża ciężarówka. Ślady zaczynają się tutaj, potrącił ją i wlókł ją pod kołami aż dotąd. To jakieś 15 metrów. Potem kierowca podniósł bezwładne, zakrwawione ciało, przeciągnął je na skraj drogi i zrzucił do parowu. Tam znalazł Larysę Żenia. Ślady pokazują, że niósł ją przez 200 metrów, niezwykle daleko, na polanę w lesie. Nim odszedł, został przy Larysie przez 3 dni. To naprawdę irytujące, że zwierzę zginęło tak bezsensowną śmiercią, tylko dlatego, że ktoś za szybko jechał. To jedyna droga przez rezerwat. Przechodzi przez środek najcenniejszych tygrysich terytoriów. Z jej powodu wszystkie tygrysy, które w ciągu ostatnich 8 lat przyszły na świat w tych stronach, zginęły albo pod kołami, albo z rąk kłusowników. W takich chwilach los tygrysów syberyjskich wydaje się przesądzony. Ale jak mawiają na Syberii, nadzieja ginie ostatnia. Wbrew przeciwnościom, liczba tygrysów syberyjskich na wolności wzrasta. W roku 1992 było ich 250. Dziś ich liczbę szacuje się na 350 sztuk. Tygrys, zwłaszcza syberyjski, jest uosobieniem dzikości i naszych związków z przyrodą. Tygrysy budzą nasz zachwyt albo lęk. Nie sposób traktować ich obojętnie. To jedno z pierwszych zwierząt, jakie poznają dzieci. Te jak tygrys.
Jeśli nie ocalimy zwierzęcia będącego tak silnym symbolem kulturowym, nie tylko w Rosji, ale na całym świecie, ocalenie samej ludzkości też stanie pod znakiem zapytania. Dlatego musimy je chronić dla własnego dobra. To przepiękne zwierzęta. Prawdziwy klejnot, który należy chronić. Nie umiem sobie wyobrazić życia na Ziemi bez tak wyjątkowych istot. Wciąż jeszcze mamy szansę uchronić największy skarb Rosji. Ocalić go nie tylko w mitach i legendach, ale realnie, by dalej przemierzał śnieżne szczyty i doliny rzeczne wschodniej Syberii. By ludzie nadal mieszkali tu w cieniu tygrysa.